system jest calutki, czas rozwijany, cały czas zmieniamy, dodajemy nowe rzeczy. W tej chwili będziemy mieć dodatek o wojnie duńskiej, element wojny północnej, tej samego konfliktu, który był częścią był nasz potop, czyli tam będziemy mieć rozwinięcie armii szwedzkiej, będzie polski korpus ekspedycyjny, będzie oczywiście armia duńska, będzie jeszcze troszeczkę innych dodatkowych rzeczy do innych fakcji. Później mamy w planach wydanie czegoś, na co już bardzo długo czekamy i planujemy, czyli takiego małego podręcznika, który będzie w wersji online. Wszyscy będą mogli sobie go ściągnąć, żeby zapoznać się z zasadami. Tu mam nadzieję, że to zachęci nowe osoby do tego, żeby się zaczęły z nami bawić w naszą grę. Do tego też będziemy mieć taki specjalny zestaw dla dwóch osób, taki zestaw startowy, który będzie armia osmańska i armia koronna. Będzie też w środku podręcznik, elementy terenu, kości, coś takiego, że kupujemy, otwieramy i mamy wszystko, co nam trzeba, żeby dwie osoby mogły zacząć się bawić w Ogniem Mieczy. W czasie tej imprezy pokazujemy dwa nasze projekty. Jedno jest to gra 1666, którą pokazaliśmy po raz pierwszy, taką zajawkę w zeszłym roku, kilka modeli, dosłownie kilka grafik. Teraz już mamy grywalne demo, czyli pokazujemy już naszym graczom nową grę. Mogą już kupić do niej figurki, natomiast to jest wersja beta, czyli plansze, karty, instrukcje, wszystko będzie można sobie ściągnąć, bo będzie dostępna online. Oprócz tego pokazujemy coś, co już jest absolutną nowością, pokazujemy jako niespodziankę po raz pierwszy, czyli nasz nowy projekt Wargamer Hot and Dangerous Military Pin-Up Girls, czyli dziewczyny w strojach najbardziej znanych formacji wojskowych w historii świata. Czyli w tej chwili mamy już 10 gotowych modeli, jest to na przykład dziewczyna w stroju polskiego husarza, ale też jest dziewczyna w zbroi centuriona z okresu Imperium Rzymskiego, jest wikińska Shield Maiden, jest Brytyjka w stroju 95. Pułku Strzelców, jest bardzo, bardzo wiele innych. Modele przede wszystkim mają być zabawne, mają być lekko seksowne, ale oczywiście bez przesady, więc to wszystko jest w takiej konwencji, takim lekkiego przymrużenia oka, jak zdjęcia pin-up girls z okresu II wojny światowej, które były bardzo popularne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Dziewczyny będą wydawane w dwóch skalach. Będzie to skala 54 mm, czyli taka coś takiego, to jest już dość duży model, bardzo szczegółowy, bardzo dobrze wykonany. No też będzie ta sama wersja dziewczyny, będzie w wersji 28 mm, czyli troszeczkę mniejsza. Przygotowujemy właśnie Kickstartera, chcemy to wypuścić. Mam nadzieję, że oprócz tych 10 dziewcząt, które już mamy gotowe, uda nam się zrealizować kolejne projekty, tak żeby ta linia była możliwie szeroka. Jesteśmy tylko wydawcą polskiej wersji tej gry Tanks. To jest coś, co udało nam się zrealizować za pomocą portalu Wspieram To. Udało się zebrać dość dużo pieniążków. Wydaliśmy polską wersję, rozesłaliśmy już, ludzie zaczynają się bawić, zaczynają grać. Wkrótce planujemy zrobienie takiego wydarzenia, jak to poświęcone Ogniem Mieczem, także grze Tanks. Potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby się ogarnąć po Wilanowie, bo tutaj naprawdę kosztowało nas to mnóstwo czasu i mnóstwo pracy, więc sądzę, że w ciągu miesiąca już damy pierwszy termin oficjalnego turnieju Tanks.